Myślisz, że to on wezwał Lysę? Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax. I dzisiaj mamy tajną misję. Jak ona się nazywała, to nasza zaklinaczka? Erin. I musimy znaleźć jej siostrę. Wow, ale ładnie tu wygląda. Kurczę, czemu taka lokacja mi się nie trafia w riftach? God damn it. Słuchajcie, tutaj tym razem pominają całkowicie dialogi, w ogóle wam ich nie odpaliłem. Tutaj same dialogi są dosyć ciekawe, ja pamiętam, że się wkręciłem w tą opowieść. I powiem wam szczerze, że... Że tej misji nigdy nie robiłem. Okej. Ja będę wam to pomijał, chociaż ja sam jestem ciekaw, co tu jest. Te wszystkie dialogi, one się wraz z kampanią odblokowują. Okej. Musimy uwolnić siostry. Właśnie taki mamy tutaj quest, że musimy każdą z nich uwolnić. Ta muzyczka piękna, jejku. Nie wiem, czy wy ją słyszycie, raczej nie. Te wspomnienia również sobie wysłuchajcie. Tutaj już jest odkryte, to pójdziemy w tamtą stronę. A, łyknijmy się ze studni, co tam? Ale dużo tych studni tutaj, masakrycznie. W którą stronę? Tu czy tu? Tu chyba nie. Okej, chyba nie jednak. No jednak nie. Ale lokacja, powiem wam szczerze, że nie pamiętam jej z kampanii. Wiem, co to jest za lokacja, tylko że ona tutaj ma zmienione całkowicie światło, oświetlenie, kolory. Więc wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. Dobra, padać! Dobra, pogadajmy z nią, żeby od razu odpaliły się mopki. Okej. Ubici. Siedziba proroka. Wiedziałam, że słyszę. Dlaczego musiał, ale... I to by było na tyle, moi kochani. O, widzicie? Osiągnięcie jest za to właśnie, bo ja tego misji nie zrobiłem. I powiem wam, że zaraz jak skończę nagrywać, to sobie przejdę teraz to jeszcze raz z wszystkimi dialogami. Wszystko sobie poczytam, wszystkiego sobie posłucham, bo uniwersum Diablo to jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Mam przeczytane prawie wszystkie książki z uniwersum Diablo. No i kampanię właśnie w taki sposób przechodzę, że po każdej misji z wszystkimi rozmawiam, wszystkiego słucham i tak dalej. I słuchajcie, moi kochani, to była ostatnia z tych ukrytych misji. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej smaczków z Diablo 3, takich właśnie fabularnych, dajcie znać w komentarzach. Postaram się zrobić jakąś serię właśnie nakierowaną na ten temat. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie. Dzięki, że to obejrzeliście. Dzięki, że nie zostawiliście łapki w dół. I widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!